Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, 7, oby szczęśliwy, z tej gry. Ciekawe, kiedy dojdę do takiej ściany, gdzie już zlicytują mi tą furgon, brykę w sumie. I będzie koniec akcji. Tak odwlekam. Ja cię 19 ostatnio grałem. Grubo. Ale 3 godziny 40 minut przeżyłem. Dobre. Dobra, teraz chcę tylko przypomnieć, ale to zrobię standardowo. Wgram grę. Rozejrzymy się, co to mamy zrobić i najwyżej ten wczytam jeszcze raz save'a, sobie troszeczkę nagiąć rzeczywistość i spróbować przeżyć. Czy jestem w ścianie? Kurde, nie! Zrzuciłem tlen. Jak to się robiło z zewnątrz? Dobra. Ogramy teraz save'a, bo zrzuciłem tlenu trochę niepotrzebnie. Czyli mieliśmy chyba już przegląd zaliczony. Mamy, żeby wrócić do lakierni Diego, dobra. Lakiernia Diego. Czyli tam musimy iść do Meduzy. Jeszcze raz na szybko zobaczmy mapę. Czyli to. Aha. Coś kombinowałem, że miałem podjechać, żeby wziąć jakieś zlecenie, żeby nie lecieć na pusto. Ty. I co my tu mamy zrobić? Ruch. O, 23 stopnie bezpieczeństwo. Co to wszystko oznacza? Człowieku, ja to nie pamiętam. Ale bardziej mnie wkurza to, że nie możemy przybliżyć, tak żeby zobaczyć na mapie, co gdzie jest umieszczone. Dobra, ale tak czy siak, tam chyba coś jest. Spróbujmy się obrócić. Ej, ty koleś, weź się tak nie obracaj za bardzo. Chyba łatwiej z kabiny jednak. Śmignę. Zobaczę, czy tu nie ma jakiegoś zlecenia. Trochę nie podoba mi się to, że nie można jakby... No nie wiem, no tu mamy kosmos. Nie możemy się dowiedzieć przez radio, czy coś jest ciekawego dla nas. Nawet kij, no bym zrozumiał, że trzeba ten się dowlec i wziąć to zlecenie jakby samemu. Nie ma problemu, ale ja w tym momencie muszę gdzieś dolecieć, żeby się dowiedzieć, czy cokolwiek możemy wziąć. Ale to chyba... Tu się da gdzieś jakieś zlecenia brać? Na placu to chyba nie ma. Tu coś było? Ja to jestem dobry. Jest gazownia, ale... Może tutaj nie dają jako takiej prasy. Oho, będzie boom. No co za parówka. Dobra, tak jak mówię, i tak zaraz save'a gram. Co ja, pod prąd jadę, czy jak? Dobra, tak czy siak wygląda, że tu nie da się wziąć zlecenia. No bo gazownia jest gazownia, no ale tu nic nie idzie wziąć. Tam jest plac. Czy na placu coś jest? Weźmy jeszcze raz tą mapę, ale chyba na mapie... Mapo. Możesz iść na mapę. Jest jakaś ta... Hmm.
jakby ten... Nie wiem, jakby to powiedzieć, pismo jakieś. Tak jakby się dało. W ogóle to jest głupie. Na tym ekranie powinniśmy móc sobie zaznaczyć, nie wiem, jakiś sklep czy coś. Właśnie. W ogóle to jest sklep. To zacznijmy od tego. Tylko pytanie, gdzie on jest? Jeżeli tu jest sklep, a ja go nie widzę, to może jest i wzięcie tych z rysunka jakiegoś. Może rzeczywiście trzeba ten... pójść na ten... o co chodzi? Coś mi się kończy? Może tak się coś do mnie odzywa? Trasę tlen? Nie, no nic nie trasę. O co chodzi z tym dźwiękiem? Tutaj coś się zapaliło, ale... nie wiem, o co chodzi. Co to jest? Aha, nieszczelność jest, dobra. Zrozumiałem, że jest nieszczelność, ale... gdzie tu jest jakiś sklep? O co tu chodzi? Może trzeba do tej wielkiej kuźni pojechać? Dobra, bo chyba za nisko lecę. Widoki to są spoko. Grubo. Ciekawe, że tutaj coś jest do wzięcia. Jakiś stary statek albo coś. No i dobra, no i mamy tutaj plac. O, jest. Zaraz zobaczmy. Zobaczmy, co my tu możemy zobaczyć. Czyli mamy sklep i tu prawdopodobnie... co to? Jest? Sygnalizator, o co chodzi? Dobra, weźmy ten. Zadokuję. Co to jest ten sygnalizator? Może tam coś można ten... zajumać? Dobra. Spróbujmy się ustawić jakoś. Kurde. Ten kosmos to jest. Ale dobra, no. Jest tablica ogłoszeń, to na 100% powinniśmy coś wziąć. To mnie ciekawe, ta sygnalizacja, o co tu chodzi? Czy tu można coś ten zebrać? Sygnalizator. To wygląda jak jakieś resztki czegoś. No zobaczmy. No ja wiem, że obiekt w pobliżu. Pójdźmy do skafandra, tak. Skafander też nie jest za bardzo utleniony, ale... ale chodźmy. Jestem ciekawy. Dobra. Tu można coś ten? Zebrać jakieś towary? Tak wychodzi. Okej, podnieść pakiety żywnościowe. To jest co? Jakieś zgrzewka napojów energetycznych. Może jakieś filtry by były? Butla. Ciekawe, jakby to zhandlować. Zestawy elektroniczne. A to co to? Górniczy materiał wybuchowy. Dobra, widzę, że tam przeciekam, ale ten... no weźmy... gdzie to jest? To...
Jakbym przyszedł z tą... jak to się nazywa? Z tą walizką. To bym mógł więcej rzeczy popakować. A tak muszę pojedynczo śmigać. Ale jestem ciekawy tego, jak to opuszczę. Aha, nie, myślałem, że to się da jakoś, nie wiem, otworzyć, cokolwiek. I tu będą te karty elektroniczne. Dobra, ale trzeba zwracać na to uwagę. Dobra, wczytujemy grę, lecimy na ten plac. Spróbujemy nic nie uderzyć. Zobaczymy, czy jest jakieś ten zalesonko tam, gdzie się udajemy. Może jakąś kaskę się zarobi. Wydaje mi się, że na ten plac można... Serio? Przywaliłem? Dobra, nieważne. Normalnie bym nie wgrywał tych save'ów, ale ten... Jestem na granicy życia, więc wolę nie ryzyko, znaczy... No nie, chcę tracić. Że tak powiem. Ale to jest... Kurde, porypane. Gdzie w kosmosie jest sufit, a gdzie jest ten? No nie, no. Gro, weź mnie, nie rozbijaj. Bo się schaftuje zaraz. Dobra. Lecimy szybciutko do tablicy ogłoszeń. Spróbujmy tym razem nikogo nie przewalić. Kolega, widzę, powoli leci. Mam nadzieję, że nie skręci w prawo. Też zakładam, że tu do tego placu dolecę. Dobra. Kuzieś, myślałem, że przewala. Mam nadzieję, że te szczątki tam są dalej. Że to nie jest jakby losowo jakoś robione. Bo ja bym to w teorii pozbierał szybko. Tyle, ile mi tlenu starczy w tym... w skafandrze. To by było fajnie, ale... chyba tym razem... się to nie pokazało w tym samym miejscu. No, nie ma tego. No, ale przynajmniej dobrze wiedzieć, no, czego się szuka. Ej, ej, ej! Kuźwa! Uderzyłem. Mam nadzieję, że nie przeciekam. Znowu. Ale tym się ciężko trafia. Dobra, nie za szybko. Nie za szybko, nie za wolno. Bierzemy zlesonko. Jest okej? Okay. Szkoda, że nadal się tlen traci, jakby nawet będąc podpiętym. Dobra, najlepsze, że ja nie wiem, gdzie ja lecę. Do Artemis, czy jak to tam się nazywało? Do Meduzy 6 jest. O, do Atlas Prime. Tam lecę. Jestem w Edynburgu, dobra. Stawka. Jakiś... A to w drugą stronę?
My jesteśmy w Edynburgu, mam nadzieję. Dobra, biorę ten. Chociaż... Kurde, meduza... To po drodze jest meduza. Dobra, wezmę atlas, ale tylko $300. Dobra. Zobaczymy, co będzie. Zaczynamy się. Zrobimy sejwik w jakimś miejscu. W tym na przykład. Hej, towar, towar. Się nikt się nie przegrzewa? Jakoś nie. Co ta skała tu robi? A ja przeleciałem skąd? Stamtąd? Nie pamiętam. Nie wiem, w tym kosmosie jest to przegibane, że ja nie wiem skąd przyleciałem i tak dalej. Rozszerzenie obiektu w okolicy. Ciekawe, czy da się kiedyś jakiś skaner kupić, żebyśmy widzieli. Kurwa, de. Co to za ulica, że takie te są? Trudno, wgrywam. Nie ma to tamto. Ale chyba polecę w lewo, nie tędy. Tutaj, bo ja chyba stąd przyleciałem. Tak mi się wydaje. Kurde, fajnie by było też szczątki jakieś fajne znaleźć i jakby na tym sobie coś tam zarobić. To by znacząco mi poprawiło kondycję finansową. Towar 2 km. Nie wiem, ale wydaje mi się, że jest za wysoki próg wejścia do tej gry. Powinno być, nie wiem, z większą kasą powinniśmy startować albo coś ten deseń. Bo to mi się wydaje, że trochę za grubo sobie lecą z nami. Ja praktycznie jestem na przegranej pozycji, ale no staram się. Gdyby nie wgrywanie i save'owanie, to też bym dawno, dawno zakończył podróż w pierwszym sezonie. Nie, tak zauważyłem, że jak inni nagrywają i po raz kolejny podchodzą, no to oni to jakoś sezonami nazywają. Pytanie za 100 punktów. Czy ja dobrze lecę? Ja nie mam czasu na błędy. Zasadniczo to chyba ja za nisko lecę. Dobra, lecę za tą ciężarówką. Gdzie to jest? Okej, już chyba widzę. Już widzę to. Bawełna. Dobra. Mam nadzieję, że nikt mi tu na czołówkę nie wyleci. Na razie tu nikogo nie widać. Dobra, zielona jest moja, tak? Dobra. Najwięcej się marnuje na tym samym obracaniu się. Co jest?
Serio? Zawadziłem znowu? Ja na serio mam nadzieję, że to nie skończy się jakimś przeciekiem. Już drugi raz przewaliłem w tamten budynek i teraz tutaj. Okej. Nie tak, tak. Cofajmy, cofajmy. Ej, ej, za szybko cofasz. No, powoli, powoli. Jak żółw, ociężale. Dobra. Dajemy zapis, bo się udało. I ten. Teraz mapa. I tu mamy... Tu mamy się dostać, gdzie to jest pokazane. Do Atlas Prime. I tutaj też mamy Atlas Prime, dobra. Wykręcamy zatem. Tu jest wszystko ok. Tlen mamy. Temperatura jest spoko. Mam nadzieję, że tu mi ktoś teraz nie wyjeżdża. Rozumiem, że Meduza i Atlas, tak. Czyli dwa skoki nas czekają. Znaczy w sumie dwa. Bo do Meduzy i z Meduzy do Atlasu. No dajesz. Fajne te skoki są, nie powiem. Welcome to Medusa 6. This is an automated checkpoint inspection. Już. Człowieku, ja nie mam czasu. Czy tam maszyna? Inspection has concluded. Dobra, zapisujemy jeszcze raz. Jadę na jednym save, a stawiam wszystko na jedną kartę. Ty mi lepiej powiedz ten. Gdzie ten? Atlas jest na prawo. To co, ja muszę tu naokoło przelecieć wszystko? Ja nie mogę. Serio? Boję się, że mi się silniki przegrzeją. Jak schodzić silniki? Czy ktoś ma jajka i ten i na przełaj poleci? Trzeba by może zaryzykować. Muszę do miasta, a potem z miasta tam. Jak inne samochody lecą. Sorry, mam nadzieję, że mi się te silniki nie przegrzają. Raz mi się przegrzały, była dupa zimna. Paliwa mam pół baku, więc jeszcze spoko. Dobra, tutaj zakręcam. Za tubylcami. Obiekty w pobliżu, mam nadzieję, że to kwestia budynku. No, nie wiem jak... Oni tu lecą, to chyba ja też mogę lecieć, nie? Tak mi się wydaje się. Dobra, no. Już jesteśmy dosyć rozgrzani. Dobra, tu mamy skały jakieś. No to przed chwilą kolega leciał, to może mi się też uda. Ciekaw jestem, czy jest jakieś wzmocnienie, nie wiem, karoserii czy coś. Gdzie nam takie małe kamyczki nic nie będą robiły. Zresztą ja mam inne problemy. Baterie mi się kończą, w skafandrze tlen też się kończy. Kurde, Stefan. On ma przyczepę czy jest bez przyczepy? Bez. Dobra.
No załączaj ten pomad. Aha, on był włączony. Super. Fajna gra, tylko trzeba by ją było poznać. No, jak już się ją pozna, to będzie niezła przyjemność. A na razie to, nie wiem, 30% gry chyba na razie rozgryzłem. Czy jak lecę na wolniejszej prędkości, to jest szansa, że silniki mi się ten... będą chłodzić? Bo masakra jest. Na serio, zaraz mi się przegrzeją. W ogóle powinno być tak, że... okej, no, teraz mamy rozgrzane silniki, ale jak skakujemy na świetlną czy coś, to mogłyby się chłodzić, moim zdaniem. W ogóle jaka to jest temperatura? 125. A my mamy w kabinie 45, tak? Czy powinniśmy włączyć klimatyzację? No ale zasadniczo nam to rybka, bo i tak stąd zwiewamy. Mam nadzieję, że w Atlasie jest normalna temperatura. Jakby to nie brzmiało. Dobra, drogi Atlasie. Blisko, coraz bliżej. To w ogóle jest ten słabe. Bo za każdy skok chyba 150 płacimy. Ja na tym biznesie chyba 1500 zarobię, czyli... 300 dostaję w dupę, że tak powiem. Ojoj, ja wiem jak to się ten... Gdzie to jest? Mówi? Co jest grane? Dobra, weź to odłóż. Coś uderzyłem? Czemu tutaj wolno jest? Nie lecisz nic. To mamy miejsce dostawy, dobra. Zaryzykuję. Najwyżej cały odcinek pójdzie się kochać. I tyle. Nie no. Jak zrobić, żeby silnik się schłodził? Co mam wyłączyć? I wtedy ten? Dobra, mieliśmy save'a, to weźmy spróbujmy. Okej. Okay. Teraz będzie nam tlenu brakować, ale... I co, chłodzi się jakoś? Właśnie, jaka tu temperatura jest? Znośna. Chyba. My mamy co ustawione? Nawiew wyłączony. Ogrzewanie umiarkowane. Powiedziałbym, że tak średnio się chłodzi. Ja to bym chętnie zaryzykował i ten. Aj, człowieku. Co ja mogę zrobić? Żeby silnika nie przegrzać. To w ogóle powinno być tak jak to są prawidła kosmosu, że lecimy i siłą rozpędu jakby... że powinniśmy tylko jakby na start i hamowanie używać silnik i tyle. A nie tak.
ewentualnie im wolniej idziemy, tym powinniśmy ten, na przykład, no nie wiem co. Dobra. Spróbujmy sami. Może jak jesteśmy na tempomacie, to jakoś to szybciej przegrzewamy, ale nie mam pojęcia. Przerywaną jazdę robić? Gaz, hamulec, znaczy gaz puszczać, załączać, puszczać, załączać. W ogóle jeszcze powinno być tak, że jak jedziemy po tej autostradzie, to powinny nas jakieś, nie wiem, magnesy wspierać czy coś, ograniczając zużycie paliwa, cokolwiek. Jestem, gdzie ten serwis naprawczy jest. Mam nadzieję, że go nie minąłem i będę tu z powrotem zawracał. Ale kurde, masakra jest, no ja muszę zaraz się zatrzymać, bo no serio, silniki mi się zajarają. Nie potrafię... Nie wiem, co miałbym zrobić, żebym się te silniki nie zapaliły. W sensie przegrzały. W kosmosie ci się silnik przegrzewa, no. Znaczy, no dobra, no. Jak widać, temperatury są różne. W zależności, w jakim systemie jesteśmy, ale... Totalnie... Boję się, że mi się te silniki zajarają. Miejsce dostawy, no już niedaleko jest. Na pewno muszę... baterię jakąś kupić i filtr najlepiej by się przydało. Tlen na razie jest zero, czyli nie tracę. Może jak ten pojedziemy na przegląd, to nam te silniki ulepszą? Nie no, wkurzała mnie ten. Rozumiem, jakbym te silniki jakoś piłował, nie wiem. Ale ja nic takiego nie robię. Przez to brak grawitacji to ten. Wszystko mi po tej kabinie fruwa. Ciekaw jestem, czy... jak zacznę drugą rozgrywkę grać, czy będzie lepiej. Już będę bogatszy w doświadczenia troszeczkę. Tylko zadania fabularne raczej na pewno będą się powtarzać. Miejsce dostawy. Gorzej, że nie wiem. Okej, już widzę. Tlen mi się zużywa. Minus jeden. Może ten, filtry zaczynają być, no... słabe. Teraz spróbujmy. Kuźwa, ile tu śmieci jest. Że ja nie przerypałem w nic jeszcze. Zaraz, żebym ja dobrze wleciał tutaj. Różowe coś. Pewnie Sweet Baby tu było. Nie mam w ogóle wyczucia, czy ja nie za nisko jadę. Lecę, jadę. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, jest okej. No i? Jeszcze chyba nie. Dobra. Piractwo drogowe. Co ich obchodzi piractwo drogowe? Czyli co, 1500 zarobiliśmy? Okej. Dobra.
zapisujemy. Skoro się udało, weźmy, nie wiem, miejsce 1. Teraz trzeba by paliwo kupić chyba. Paliwo. Gdzie ja mam lecieć, człowieku? Aha, dobra, widzę. Lakiernie Diego. Pytanie za 100 punktów. Czy ja tędy przelecę tam? Szkoda, że nie można na planetach lądować. Artykuły samochodowe. Dobra, wracamy. Troszkę się żeśmy schłodzili. Kurde, tak się zastanawiam. My tu mamy pokazane towar. 4000 mamy. Jakbyśmy kupili filtr chyba coś z 2800 kosztował. Tak mi się wydaje. Dobra, mamy save'a. To najwyżej ten. Się cofnę, jak będzie filtr za drogi. Tylko pytanie, teraz jest tutaj sklep, czy co to jest? Czy tablica ogłoszeń, sklep raczej. Dobra. Może przynajmniej nauczy się dokować jak człowiek. Sorry. Pomyliłem się. Gaz hamulcem normalnie jak kobieta. Dobra. Idziemy na zakupy. Ile to filtr kosztuje? 2,5. Okej. Dobra, nie możemy czasu tracić. Te pojemniki są spoko. Jakbym wziął ten pojemnik na zewnątrz i do niego pozbierał różne rzeczy, to by był gites. Po co te taśmy? To jest to wszystko na handel? Te kable do transmisji danych? Dobra, to weźmy tak. Filtr powietrza. I tyle. Co, baterię kupić? Bateria ile kosztuje? 460. Kurka wona. Dobra, kupię. Co mi tam? Lećmy. Dobrze, że grawitacja działa. Kurde. To chciałem. Gdzie jest ten filtr? Tutaj. Dobra. Bateria by się gdzieś przydała na pewno. Tu jest prawie okej. To jest zamek do transportu. Bo tracę czas, tlen. Niwo zasilające, dobra. Weźmy sobie z tlenem. Zamontujmy. Dobra.
Skafander może się przyda. Gdzie ta bateria? Super, że widzę. Ej, gro. Tutaj. Dobra, tą resztkę baterii. Może tutaj wsadzimy po coś. Szybki zapis. Okej. I my mamy tam lecieć. Tylko którędy? Pewnie tutaj i tam. Dobra. Odpinaj. Jakoś takoś. Przynajmniej silniki nam się schłodziły. Jak oni do tej lakierni lecą? Tutaj jest jakaś droga na dole chyba. Tak wychodzi. Tylko jak się do niej dostać? Nie przywalając w nic. Może tutaj podlecieć. Jakoś odbić w którymś momencie. Czuję, że tu będzie dużo śmieci. Nie mam pojęcia, którędy oni tu latają. Znaczy widzę tam ulicę, nie? Znaczy ulicę. Ale to bez sensu będzie. Dobra, jak to mówią młodzież mówi. Lecę na YOLO zaraz. Either way, you should absolutely swing by next time you pass through Tank Town. This is Sour Candy with the 8s and 3s. Later, LJ. Super. Ja to się martwię, żeby coś nie przygrzmocić, a te mi tutaj ten. O, jakie to śmieciowisko jest. Dobra, jak tam silniki? Spoko. Wygląda, że jest czysto dosyć. Powiedzmy. Kuźwa, ja myślałem, że przywalę na serio. No, jak uda mi się dolecieć bez szwanku, to będzie sukces. Ale trzeba przyznać, że blisko już jest. Silniki się nie przegrzeją. Nie. Znaczy, jeszcze nie zadokowałem, a już dupę cieszę, nie? Ale może nie będzie tak źle. Dobra, wyłącz. Mam nadzieję, że przodem da się wlecieć normalnie. Co to będzie? Co to będzie? U Diego. Okej. I co mam zrobić? Jakoś się obrócić? Coś tego? Ja zaraz w to wlecę pewnie.
A dobra, samo załapało. Aj, dobra, i co my tu mamy? Lakierowanie, kolora, rodzaj, naprawka, dłub. A ja tu nie miałem przelecieć? Fabryczne retro. Różowy. Może żółta strzała, chociaż czerwone mi się podoba. Też jest fajne. Kolor promowania. I co ja mam zrobić? Po co ja tu miałem przelecieć? Hey, hey, Lucky Jay. Diego mentioned you'd stop by. No i? Looks like you got a new paint job. No i? Diego's handiwork's pretty good, huh? Just swing by one of his paint shops when you want to change things up again. Anyway, I got some business that needs attending to down at Purity. Swing by if you feel like catching up again. Red Eddie, going that away. Hey, partner. Seems like you've been making friends, huh? Lonely galaxy out there if you don't have someone here to bend on occasion. Anyway, I got a small favor to ask. Come find me in Emerald Junction when you got some time. I'll be over at Goodman Tower. Okej. Zapiszmy to. Teraz spodziewałem się jakiegoś większego wow, a nie tyle. To co to rozumiem? Możemy na elektronice zarabiać? Czy tam tracić? Zlecenia. Dobra, mamy 3. Dopina interesy w Brytanii, ruszaj w tamtą stronę. Jeśli chcesz zamienić z nim parę słów podczas swojej pauzy, nie chcę. W końcu porwa się z biurokracją i zmierza do Bakówka. Koniecznie wpadnij do jej warsztatu, gdy następnym razem będziesz w okolicy. Do jej warsztatu. Dusty Beer ma dla ciebie informację. Jeśli chcesz się spotkać z Margodowym Weźle, to twoja szansa. Spotkaj się z nim w Goodman Tower i zobacz, co ma do powiedzenia. Nie wiem, powiem szczerze, co będę robił. Chyba trzeba po prostu będzie jakieś zlecanko kolejne przyjąć, bo ja ledwo zipię. W sumie to muszę ten po paliwo lecieć. Dokładnie. Ciekawe jestem, co to mryga mi tutaj. Dobra. Saving był. No i cóż. Przeżyłem kolejny odcinek. Troszeczkę oszukiwałem pod kątem takim, że saving i wgrywanko było. Ale kurde, nie wiem. Spodziewałem się, że jak pojadę do tego warsztatu, to jakieś naprawy mi za darmo zrobią czy coś. A nie, że sobie ten tylko brykę przemaluję. Mogłem tą brykę naprawić za te $600, ale powiem szczerze, że szkoda mi było tej kasy na naprawę. Może źle zrobiłem, może powinienem naprawić, to wtedy by się coś zrobiło. No ale Eddie, że tak powiem, i tak z nami zagadał. Tylko, że oni teraz chcą się gdzieś umawiać w dziwnych, pewnie dalekich miejscach. Może do tego warsztatu, tej cukierkowej polecę, jak będzie niedaleko, ale tak czy siak muszę w tej chwili jakby brać kolejne zadania, zlecenia i starać się jakoś z tego wyżyć. Nie dając się przy okazji ten nawalać za bardzo. Tutaj trzeba na stop ten filtr kupować i baterie. I to są jakby podstawowe rzeczy. No bez tego daleko nie zajdę. Dobrze, że ten filtr kupiłem. Ale elektronika też się często psuje, więc
też trzeba będzie, ale widziałem, że elektronika 150 kosztuje, czyli tam bez tragedii. Ale kolejny filtr nowy to ponad 2000, no 2,5 chyba. Nie mówiąc o baterii. No i dzięki w każdym razie za obejrzenie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że następny będzie trochę wcześniej niż za 2 tygodnie, czy tam 3, nie wiem, od 19 października trochę minęło czasu. Tak, 19 października chyba było. Aha, to już się tak mi poresetowało. No nic, dobra. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam niebawem na kolejny odcinek, mam nadzieję, z tej serii. Albo na coś innego na moim kanale. Dzięki jeszcze raz. Hej.